jesteśmy na stadionie Wrocław, gdzie Śląsk pokonał Legię Warszawa, pokonał Mistrza Polski 2-1 i to był całkiem fajny mecz. Tak, to jest mecz, na który czekaliśmy od początku tego sezonu, tak? To jest w końcu ten Śląsk Wrocław, na który czekaliśmy, który obiecywał nam Jan Urban po tej zmianie kadrowej, która dokonała się we Wrocławiu. 2-1, co najważniejsze przy dużej publice, bo 24 tysiące to jest najwyższy wynik, jeżeli chodzi o frekwencję na przestrzeni paru ostatnich lat, niestety, ale... Należy się cieszyć, miejmy nadzieję, że to pójdzie jeszcze przodu, lepiej, do przodu. Dokładnie. 2-1, ale no, Śląsk odrabiał straty. Śląsk odrabiał bramkę z pierwszej połowy, która padła po spalonym i to pokazuje, jaki tutaj rodzi się duch, taki waleczny duch w tym zespole, który mimo tego, że tą bramkę stracił, prowadząc całą grę przez pierwszą połowę, to Śląsk wyszedł agresywnie z drugiej połowy, no i ta bramka padła jedna, a potem padła druga. No, fenomenalne podanie Łukasza Madaja, którego już nie ukrywajmy, chyba wszyscy tutaj na trybunie zgromadzeni już ściągaliśmy do tego boiska, nawet Jan Urban myślał o tym i była gotowa zmiana Kamila Wacka właśnie, który wszedł na boisko. Zresztą zobaczcie, co mówili szkoleniowcy i właśnie Jan Urban i Jacek Magiera na konferencji pomeczowej. Wydaje mi się, że dograliśmy taki kompletny mecz, taką dojrzałą piłkę. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby Legia weszła spokojnie w mecz. Stąd też staraliśmy się, aby Malarz wykopywał długie piłki, żeby nie grali, żeby musieli o nią walczyć. No i dobrze to wyglądało w pierwszej połowie tych sytuacji. Ja wiem, że nie było za dużo, bo nie jest łatwo z Legią stworzyć sobie wiele sytuacji. Dało. Cieszę się niezmiernie ze zwycięstwa i nie z tego powodu, że to akurat jest Legia Warszawa, chociaż wiadomo, że to większy prestiż, bo wygrać z mistrzem Polski to nigdy nie jest łatwa sprawa. Ale cieszę się z tego, że kibice, wydaje mi się, zobaczyli fajny, ciekawy, interesujący. Śląsk miał też przewagę w pierwszej części meczu. Kilka razy groźnie kontratakowaliśmy. Druga połowa wyglądała bardzo podobnie. 6 minut zdecydowało o tym, że Śląsk ten mecz wygrał. Przegraliśmy mecz. Gratuluję Śląskowi zwycięstwa i zdobycia 3 punktów. Padały ładne bramki, pierwszy gol dla Legii ze spalonego, tak jak już powiedziałeś, ale oddajmy też, że tutaj kibice z Warszawy i warszawscy dziennikarze dopatrywali się tego, że ten rzut karny, po którym padł pierwszy gol dla Śląska, no też tam był, tak, według ich kontrowersyjny. Jak najbardziej sytuacja dyskusyjna, bym powiedział, bo nie, w ramach kontrowersji może go nie poddawał, ale na pewno dyskusyjna, ponieważ no było nieroztropne zachowanie Adama Chlouszka, stracił panowanie nad tą piłką, nie ukrywajmy. Tutaj troszeczkę zabrakło gimnastyki bocznemu obrońcy mistrza Polski. Jednak oddajmy to, że tak naprawdę, takie mówi, że szczęście sprzyja lepszym, tak? No, bądźmy tak, za tym, że to Śląsk był dzisiaj Śląsk lepszy. Śląsk był na pewno dzisiaj drużyną lepszą, ponieważ to Śląsk prowadził grę, to Śląsk miał więcej tych klarownych sytuacji. To Marcin Robak robił co chciał, dzisiaj jest niejaki Jastizem, a no, Michał Pazdan musiał się uciekać do zapasów na Arkadiuszu Piechu. I bardzo ciekawie tutaj George Czotra, przecież jedną tą akcję, którą poszedł. Tak, George Czotra to wyrwał się chyba z konsoli, z PlayStation albo z Xboxa, bo taka jedna miał akcja... Miał kilku obrońców i... Całą długość boiska, no i już jak zobaczył bramkę, to się troszkę wystraszył. Miał pustą bramkę i chyba się zdziwił, że tak łatwo mu to wszystko przyszło. I na szczęście Śląsk to zwycięstwo dowiózł. W dość pewnym stylu, bo nie ukrywajmy, że to troszeczkę drżeliśmy pod koniec. I to, co mówiłeś, druga bramka. Łukasz Madaj tak. Do Marcina Robaka. I ja teraz proponuję, żebyśmy zobaczyli, co powiedzieli po tym spotkaniu. Właśnie główni bohaterowie, czyli Łukasz Madaj i Marcin Robak. Zobaczcie. Chcemy konstruować akcję, chcemy utrzymać się przy piłce i chcemy gdzieś grać też szybko piłką. I to nam gdzieś wychodzi. To mówię, to z Legią grać, obojętnie czy ta Legia jest w kryzysie, czy nie jest, miała już dużo punktów. To chwała nam za to, że potrafimy tak grać. Mamy trenera, który widzi, co dani zawodnicy prezentują i dlatego taki styl jest nasz, że chcemy grać w piłkę, chcemy się utrzymywać przy piłce. A to chyba każdego zawodników cieszy, tym bardziej takich, których my mamy, ofensywnych, kreatywnych, gdzie dzisiaj graliśmy z Legią, wyszliśmy, można powiedzieć, bardzo ofensywnie i wygraliśmy mecz. Z Legią Warszawa potrafiliśmy dążyć do zwycięstwa. Najpierw bramka z karnego na 1-1, a później druga bramka i mimo to dalej graliśmy swoją piłkę i cieszymy się, że z takim przeciwnikiem zdobyliśmy 3 punkty. W kolejnym meczu udowadniamy, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, więc na pewno cieszymy się z tego, że idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie jeszcze lepiej.
Śląsk może dopisać sobie kolejne 3 punkty, ale o kolejną zdobycz będzie dosyć trudno. Czeka wrocławian wyjazd do Zabrza, a kolejne spotkanie u siebie z Lechem Poznań. Tak, dwa ciężkie mecze przed drużyną Jana Urbana, ale zostajemy przy tym co dzisiaj, czyli pchniemy się w tabeli, awansujemy do tego docelowego punktu, czyli do tej górnej części tabeli. Bo teraz Śląsk jest 7 z 12 punktami na koncie. I 7 raczej zostanie po tej kolejce, bo tak. Raczej Piast Gliwice nie prześcignie Śląska. Ciężki wyjazd do Zabrza. Łukasz Madej będzie miał okazję zagrać Kosiąblowi. Zresztą z Lechem Poznań dokładnie tak samo, taka sytuacja, tylko troszeczkę już w przeszłości. No Łukasz Madej tutaj ma tyle tych występów w Ekstraklasie, że... Ale z Lechem Poznań, ja jestem ciekaw pojedynku Marcina Robaka z trenerem Lecha nad Dębielicą. To na pewno będzie smaczek tego spotkania, które jest 22 września, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie tutaj tak, we Wrocławiu. O godzinie 20:30 w piątek. Więc piątkowy hit tutaj na stadionie miejskim we Wrocławiu. Podsumowując, Śląsk po bardzo dobrym meczu, przy efektownej oprawie też kibiców, bo też się miała taka miejsce. Chciałoby się powiedzieć, że na ostatnie nasze warunki to pełny stadion. Tak, no to jest naprawdę... Do docelowej frekwencji jest... brakowało jeszcze dużo, ale no optycznie to na faktycznie wyobrażenie. Ale jest szansa, że kolejny mecz też będzie przy tak licznej publiczności. Na pewno to będzie zależało od wyników w Zabrzu, bo jeżeli tam Śląsk wygra, mamy taką nadzieję, że tak się stanie, to na pewno kibice będą optymistycznie nastrojeni przed kolejnym spotkaniem z Lechem Poznań, a to też rywal z czołówki, który na pewno przyciągnie do Wrocławia i kibiców gości, i kibiców gospodarzy. I też myślę, że my też możemy być tacy zarażeni tym optymizmem, bo przecież Śląsk nie był faworytem w tym meczu z Legią, dokładnie. A wygrał. Śląsk od początku wyszedł ofensywnie, też Jan Urban podkreślał, że oni chcą grać ofensywnie, bo tylko taki futbol podoba się kibicom. Tu nie chodzi o to, żeby grać kick and rush, jak to miało się w latach 90. na Wyspach. Śląsk grał ofensywnie, grał otwarty futbol, grał pozytywnie. Efekt był taki, że pokonał na własnym boisku 2-1 mistrza Polski Legię Warszawa i awansował do górnej części tabeli. No i tyle pozytywów, że ja już nie wiem, co tu możemy jeszcze dodać. Czekamy dalej. Dobrze przepracowana przerwa na te mecze reprezentacji już z niecierpliwością. Tak, czekamy na mecz Zabrzu. To jest też to, co poszedłem tutaj z Filipem Podolskim, że tak naprawdę Śląsk będzie można dopiero zacząć rozliczać, Jana Urbana będzie można rozliczać z tego, jak będzie się prezentował po tej przerwie na kadrę, bo to jest taki pełny okres, gdzie mógł przepracować ze swoimi zawodnikami. Jak na razie jest dobrze, mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. To tyle z Wrocławia, z Stadionu Miejskiego. Dziękujemy.